Przede wszystkim, znowu po 7, na sześciąg arkanum. Dobrze, zidentyfikowałem te dwie rzeczy. Nie są zbyt ciekawe. Pierścienie, które dają odporność na magię, to również daje inteligencję, ale zmniejsza odporność na całą resztę rzeczy. To tak samo, odporność na magię, damage resistance zmniejsza. Średnio ciekawe. Biorąc pod uwagę, że nasi czarodzieje w drużynie bardzo lubią szarżować, cokolwiek napotkają, to byłoby chyba trochę samobójcze rzeczy dla nich. Dobra, poza tym tu Virgilu, potrzebujemy od ciebie duży kondensator. Teraz tak, cyk, 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 kupiłem laskę i możemy ciach zrobić laskę elektryczną. Wymaga ładunków, obrażenia ma... Okej, może obrażenia 5 do 10 elektryczne, może by coś znaczyły, ale... Biorąc pod uwagę, że większość rzeczy ma pewnie słabą odporność na elektryczność. Ale to i tak, gdyby były nawet dwukrotnie większe, to byłaby taka sobie laska, biorąc pod uwagę, że wymaga baterii. Dobra. Spróbujemy sprzedać ją może jakiemuś technologowi po drodze. Przeczytałem również ten pamiętnik Kargana, pierwszego nekromanty. Generalnie był on nie tylko pierwszym nekromantą, ale również był pierwszym czarodziejem człowiekiem w Radzie Elfów. Elfy najwidoczniej miały jakąś... Gdzie to chcemy się... Tutaj na przykład... Elfy miały chyba jakąś radę swoją magiczną. I właśnie Kergan był pierwszym człowiekiem, który należał do tej rady. I stwierdził, że musi się wykazać tym powierzonym mu zaufaniem, że jako pierwszy, powiedzmy, małowieczna rasa, pierwszy przedstawiciel niedługowiecznej rasy dostał się do tej, chciał się wykazać, zaczął eksperyment, odkrył czarną nekromancję, zaczął z nią eksperymentować, był całkowicie nią zafascynowany. Na początku na zwierzętach, potem oczywiście na ludziach i... No cóż, kiedy Rada odkryła, nie była zbyt zachwycona, najbardziej nie był Aronak zachwycony. Nasruddin milczał. Nie był zawiedziony tym, że pierwszy człowiek, jakiego wpuścił do Rady, tak się zachował. No i ostatecznie skończyło się na wygnaniu. I cóż, i... To były jeszcze dopiski Kargana. Że w sumie... gdzie jest stowarzyszenie zoologiczne? Tutaj. Że w sumie nie boi się śmierci, bo z tego co obcował śmiercią, to jest nią zafascynowany, a jeżeli otchłań okazuje się, że nie jest śmiercią, to w sumie nawet jeszcze ciekawiej. Dobra. Czy ty, panie, jesteś tym, kogo szukamy? Szukam doktora Tristana Fenwicka. Okej. Okay. O, tutaj jest. Chciałbym, żeby pan zmienił ton. Ciekawe, czy jeżeli nałożymy pierścionki... Momencik, a dobra. Czy jak nałożymy pierścionki, to zmieni ton? Jak się masz? O, zmienił ton. Muszę porozmawiać z doktorem Fenwickiem na temat giganta ze Stillwater. Doktor Tristan Fenwick, to ja. Do usług. Chciałbym porozmawiać o gigancie ze Stillwater. Co z nim? Powiedz mi, że to nie jest jakaś wieśniacka teoria. Złapałem go. Pokaż mu klatkę. Ha, 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 ha.
Uwielbiam żarty. Niebieski królik, haha, ładna farba. To jest gigant, a nie królik. Nie zna się pan na zmieniaczu kształtów? Wierzysz te brednie na temat giganta, bla bla bla. Cała rzecz jest jedną wielką brednią, chłopcze. Doktor Happington ma dużo dowodów na ten temat. Happington kompletnie oszalał, bla bla bla. Mówi, że pan jest geniuszem. Tak, to dowód na to, że jest szalony. Brednia czy nie, muszę znaleźć skórę tego giganta jakoś. Jedyną skórę, jaką znajdziesz, to chatę Parnell Muzeum. Mają jakąś skleconą z czegoś skórę. No dobra. Dobra, możemy się przejść tędy? Możemy. Jest chyba tuż za rogiem. To muzeum. Muzyka nie może się zdecydować, co chciałaby zagrać. I dobra. Znaczy, nie byliśmy w muzeum. O, jest ta gablota, w której jest niby skóra z giganta. To jest Gar. Byśmy chcieli, moglibyśmy go dołączyć do drużyny. Jest całkiem niezłym wojownikiem. Ale nie chcemy. Gar jest dobry w naturze, więc nie pasowałby do naszej grupki. Dobra. Kim jesteś? Co to za miejsce? Mam kilka pytań. Chciałbym kupić skórę giganta ze Stillwater. 2000 sztuk złota. 2000 to niedorzecznie dużo. Taka jest cena. Dobra, więcej z niego nie wyhandlujemy. Gdybyśmy mieli perswazję, może by się dało. Dobra, chyba dał nam klucz po prostu. Co tutaj mamy jeszcze? Authentic Krish Shrunken Head. Krish Shrunken Head. Zmniejszona głowa Kri? Autentyczna? Nie wiem, co to ma znaczyć. Zły Aronax. Okej. Niezwykła miniaturowa maszyna i działa. O, tutaj jest jakiś smok, tak? Spetryfikowany smok. I Gar, jedyny na świecie gadający ogr. Ork. Spoiler? Gar nie jest orkiem. Gar jest półorkiem, który wygląda na orka. Orki, bardzo często półorkowie, nie ma nic nadzwyczajnego, że potrafią gadać. To jest po prostu nadzwyczajne, że Gar wygląda jak ork, ma zieloną skórę. A poza tym nic w nim nie jest nadzwyczajnego. Tak jak w wielu rzeczach w tym muzeum jest jakaś kpina. Chcesz to kupić? Tesla Gun. Czy my mamy już Tesla Gun? Chyba nie. To kupmy przy okazji. Czy coś więcej? Raczej nie potrzebujemy od ciebie nic więcej. Dobra. Tesla Gun. Tesla Rod i Looking Glass Rifle. Szosnajperkę możemy połączyć w pewnym momencie z
laską Tesli. Okej. Okay. Ten shocking stuff... Zastanawiam się, czy coś z nim powinienem zrobić. W sumie może się przydać do jakichś przyszłych, może do krawcenia. Więc mam bardzo zmysły pomysł. Jest tutaj parę magazynów w Tarancie, które swego czasu oswobodziliśmy od szczurów. I możemy te magazyny wykorzystać do magazynu. Magazynowania. Więc myślę, że odłożę tutaj parę już nam niepotrzebnych od dłuższego czasu rzeczy. Na przykład to. To. Ten paszport też nam raczej nie będzie potrzebny. Wykrywajka. Pułapek raczej też nam nie będzie przez dłuższy czas potrzebna, jeżeli w ogóle. No i dobra. Jeżeli czegokolwiek z tego będę jeszcze potrzebował, to dajże tutaj z powrotem. Mam nadzieję, że nie zniknie. Dobra. To tyle. W Tarancie i... wracamy do Stillwater. Przy okazji poczytałem również, gdybyśmy nie chcieli robić tego całego zadania ze skórą giganta, jest alternatywne wyjście, jak znaleźć lokalizację Quintarry. Mianowicie należy ubić tego elfa, wziąć jego naszyjnik i zanieść do takiej pani w Zamglonych Wzgórzach. Nie wiem, czy jest to elfką, czy nie. W każdym razie za ten naszyjnik zdradzi nam również położenie Quintarry. Dobra. Z tym panem już rozmawialiśmy. I on ma chyba jakieś zlecenie, którego jednak chcemy się podjąć. Może to nie? Może to inny pan? Momencik. A powinienem przeczytać, co on powiedział. Tak, właśnie. Chcę, żebyśmy odzyskali jakiś rubin. Tak, dał nam książkę nawet do tego. Tak. Mnie to ma jakieś znaczenie, to co jest napisane w tej książce. Dobra, w każdym razie najpierw pójdziemy do Happingtona, czy jak mu tam... i podzielimy się z nim informacją, że to jednak nie jest gigant ze Stillwater. Tururu! Cześć! Doktor Fenwick powiedział, że to jak zwykły królik. I że gigant to Łuda. Powiedział, że królik został pomarowany na niebiesko i że jesteś szalony. T
Doktor Farming został opętany przez demony. To musi być to. Chyba, że... O! Chyba sobie pójdę. To zakończyło to zadanie? Zdawało mi się, że powinno zakończyć. To już zostaliśmy z biednym królikiem w klatce. Właśnie nie wiem, co chcemy z nim zrobić. Co możemy z nim zrobić. Witaj, Murphy. Proszę, przyniosłem ci skórę. Co? Skórę, której oczekiwałeś. Proszę, oto jest. Gdzie ją zdobyłeś? Tak, możemy mu powiedzieć, że to jest od Parnella i że to Wooda. Nawet się nie obrazi. Powie, przynajmniej próbowałeś. Albo możemy zaknąć się. To chyba bardziej będzie do naszej postaci pasowało. O, to długa historia, ale własnoręcznie złapałem i oskurowałem stwora. Uważam to za trudne do uwierzenia. Właściwie to ukradłem to od Parnella. O, bardzo dobrze. Co dosyć niezły z ciebie kawalarz. Bla bla bla, tutaj jest Wintara. Dziękuję. Co nad, nie wziął tej skóry? Nie chciałeś tej skóry przypadkiem? Oczywiście, że nie. Nigdy nie chciałem jej. Okej. Okay. Czy jesteś z Quintary? Tak, jestem z Quintary. Dlaczego mieszkasz tutaj, nie w Quintarze? Dobra. Zmieniam miejsce zamieszkania co 100 lat. Dobra. Ma co innego zrobić, tylko wywalić i zarówno skórę i królika. Żadne z nich nie będzie dla nas miało najmniejszego pożytku. Czy to nam będzie potrzebne? Prawdopodobnie tak. Potrzymaj to. Dobra. No to tyle. Moglibyśmy jeszcze zrobić jedno zadanie, które by oznaczało obrabowanie jakiegoś gościa. Możemy spróbować w sumie to zrobić. Darmowe expy. To zawsze darmowe expy. Dobra. Ta pani. Tak. Da nam błogosławieństwo, które wypełni twoje serce taką radością, że wszystkim będziesz wyglądał. Dla wszystkich będziesz. Wyglądał jako piękniejsza osoba. Dobra. W każdym razie chodzi o to, że ktoś ukradł lokalną jakąś statuetkę tej bogini. I mamy znaleźć gościa. Ale dobrze pamiętam, to w jakimś domu mieszka. Nie w tym najwidoczniej. Gdzieś na południu. No nie wiem, teraz będziemy wchodzić do wszystkich domów. Mm-hmm.
Momencik, czy coś tam pisało w... Zapomniałem sprawdzić, gdzie to mieliśmy zrobić. A ty coś masz ciekawego w sumie, nie? Poza saletrą. Dobra, zdaje mi się, że już odwiedziliśmy wszystkie domy, jakie były. Może to nie jest za bardzo dom. Tylko jakiś sklep. Ciekawe, czy są tu jacyś zabójcy ręki? Nie zamierzamy hazardu uprawiać. Czy słyszałaś o Gilbercie Bejcie? Tak, jaka szkoda. Nie. Dobra. Jakiś półogr? Nic ciekawego. Weź się do roboty. O, możemy trochę naprawić naszą reputację. Dobra, będę o tym pamiętał. Dobra, przeszukajmy jeszcze dalej tego gościa. To nie on. Masz coś ciekawego? Mała brązowa zbroja. I nic więcej w sumie. Dobra, nieważne. Dobra, jest jakiś dom, który musiałem przez przypadek pominąć. To jest chyba ktoś inny. Nikt mnie nie przysłał. Mistrz uników. Tam, z nim jest zupełnie inna. Atkin Chambers. Z nim jest zupełnie inna historia. Okej, tutaj jest jeszcze jeden dom, którego nie odwiedziliśmy. Dobra, to pójdźmy tam. Z Sir Atkin Chambersem jest dosyć ciekawa historia, który łączy się jeszcze z Drenholm i z pewną szlachcianką i z pewnym jeszcze rycerzem. Ale cóż, aż nie będziemy trenować chyba więcej uników póki co, to raczej się tym nie zajmiemy. Dobra, to już jest ostatni dom, to na pewno musi być tutaj. Dobra. To ty ukradłeś figurkę. Szedłem ją zwrócić. Możemy go chyba po prostu zaciukać. Zabiję, żeby zatrzymać figurkę. W takim razie zapijecie tylko po to, żeby dla zabawy. Dobra. W takim razie ma klucz. I klucz prowadzi do figurki. Dobra.
Historia z tym człowiekiem była taka, że jest strasznie brzydki i wszyscy go nie lubili, a potem ukradł tą figurkę, stał się ładny i nagle wszyscy zaczęli go lubić i stwierdził, że nie zamierza z tego rezygnować. No. W każdym razie chyba o tej części chyba nie powiemy naszemu zleceniodawcy. Nie powinna się chyba obrazić. Przyniosłem... O, nawet się pojawił tutaj. Nie. Chyba nie będę uczestniczył w waszych poronionych dewiackich uroczystościach. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o Stillwater. Jeszcze wrócimy do tego miejsca, nie tylko dlatego, że mamy quest, żeby zdobyć jakiś rubin. O nie. W przyszłości będziemy mieli pewną dużą misję związaną ze Stillwater, której nie mieliśmy na ścieżce dobrego bohatera. Tak, mamy. Dostaliśmy. Tylko nasza charyzma została obniżona. Inteligencja. Czy mam jakąś... Moment. Czy mam jakąś bliznę? Nie. Dlaczego nasza inteligencja... Już jest okej. Ciekawe. Nie wiem. Dobra, tak jak powiedziałem, wrócimy jeszcze do Stillwater. Mamy tutaj rzecz do zrobienia w przyszłości, związaną ze złą ścieżką bohatera. Ale póki co udajmy się do przełęczy Hadrina. Tak, ten... O, żeż ty, Mendo! Mamy dosyć już... królików. No i to była prawdziwa bestia. I to jest prawdziwa skóra. I to nas nawet awansowało. Ciekawe, czy możemy pokazać potem tamtemu wykolejącowi tą skórę. Momencik. No wróćmy. Wróćmy. Jestem ciekawy. Czy jeżeli pokażemy mu prawdziwą skórę, to czy coś się zmieni? Nie. Nic się nie zmieniło. Okej. Dobra. Mamy kolejny punkt do wydania. Elektryczny... Lecząca szata. Zastanawiam się, czy chcemy mieć dalej inteligencję, czy może spróbować... Dobra, nauczymy się tego. Dobra. Ty nam potrzymasz to. Można tą skórę odsprzedać do Parnela z powrotem za kolejne 2000 sztuk złota i odzyskać to, co wydaliśmy. W przyszłości zrobimy. Dobra. Momencik. Co do leczącej szaty, potrzebujemy szaty i czegoś takiego. No i cóż, generalnie robi to, co mówi. Czyli po prostu uwdziewamy ją i nas leczy. Problem jest taki, że wymaga baterii, a to leczenie jest na tyle wolne, że w walce raczej na nic się nie przyda. Można to jeszcze potem ulepszyć tym schematem, który znaleźliśmy. Mianowicie zamienić to na leczącą zbroję. Bardziej mnie interesuje, czy jesteśmy... O!
Jesteśmy już w stanie stworzyć Tesla Gun, kiedy tylko będziemy mieli Tesla Rod. No, wygląda na całkiem niezłą laskę. Jak to za... ciekawa mnie, jak ten Tesla Gun będzie działał. Dobra, co tutaj? Okej, również możemy stworzyć już Charge Accelerator Gun. To może to zróbmy. Zobaczymy. Jakie to ma obrażenia? Obrażenia 5 do 12, 10 do 10. Wymaga ładunków. Nic nie jest napisane o tego zasięgu tej broni. Więc tak, łącznie ma 25 do 22. Nie, moment, 15 do 22. Co jest gorzej niż nasza snajperka. Ale część z nich jest elektryczne. Więc możliwe, że dosyć dobrze zadają te obrażenia, ponieważ przenikają przez odporność na obrażenia. Weźmiemy ją na kilka rundek. Zapoznawczych. Ale potem tak prawdopodobnie wrócimy z powrotem do snajperki. Czy coś jeszcze możemy więcej skonstruować? Możemy zrobić high velocity pistol. Będziemy musieli mieć fancy pistol. Możliwe, że w międzyczasie zajdę do Tarant i poszukam składników do tego. Bo brzmi ciekawie. Dobra, na razie idźmy do przełęczy Hardina. Z tego co rozumiem, chyba pierwsze przejście musimy sobie wywalczyć. Aczkolwiek póki co nie widzę jeszcze nic za bardzo, co chciałoby nas zabić. Poza tym lodem. Tego co pamiętam, chyba lód potrafi wywrócić. Dokładnie. Dobra. Może powinniśmy iść na zachód? O, tak, chyba tędy powinniśmy iść. Dobra. W tą stronę poszedłem. To działa, ale póki co nie mamy jeszcze możliwości produkowania baterii, więc na razie pozostaniemy przy naszej starej, dobrej snajperce. Bardziej, że ten zasięg jest piękny. Dobra. Piękny. Ta walka z takimi silnymi przeciwnikami
działa dużo lepiej, jeżeli nie są w stanie do nas podejść. Dziękuję, towarzysze. Dobra. Tutaj coś ciekawego jeszcze było. Jakieś bazyliszki, czy coś, ten deseń. Czego nie uszczelimy, to nasz wierny ogr dobije kilkoma ciosami. Jeszcze jeden. Ała, to bolało. Bra, Virgilu. Dziękuję. Zastanawiam się, czy obrażenia krytycznego pudła zależą od broni, którą nosimy. Oznaczało, że nie wiem, krytyczne pudło to postrzeliliśmy właśnie sami siebie. Jest to równie... równie śmieszne, co żałosne. Jakieś inne ciekawe stworzenia. Yeti. W tym uniwersum nie istnieje gigant ze Stillwater, ale Yeti jak najbardziej istnieją. To nie tylko jedne. Tutaj parę tam jeszcze bestyjek. Bardzo przyjemna lokacja do takiego mordobicia. Pozwala użyć naszej tak snajperki w najlepszym warunku dla niej. Dziękuję, Torianie. Bardzo, bardzo miło słyszeć kogoś tak pradawnego. Chodź tu, Yeti. Dobra. Ten pan rzucił się na złą zgraju. No i dobra. To by było całość tego. Tej przełęczy. Że możemy zmierzać do Quintarzy. Oczywiście wyszczelaliśmy sobie kolejny poziom doświadczenia. Będę konsekwentny. Jedziemy w inteligencję, dokończymy te dwie szkoły. Zobaczymy, co ciekawego będziemy mogli zbudować z nich.
Momencik. Skoro już tu jesteśmy, uleczmy się. Do dzieła. Tak więcej pusz. Więcej, jak to było? Łowców nagród. Aż nawet za góry się za nami udali. Okej. Witajcie, mości elfy. Witaj, cudzoziemcze. Witamy w elfickim mieście Quintary. Witaj. Słuchaj, krasnoludzie. Wszystkich tutaj witamy, nawet ciebie. Ale jeżeli zdenerwujesz chociażby jeden liść ze swojego świętego drzewa, to wyrzucimy cię z miasta. Zrozumieliśmy się? Możesz przejść. Dobrego dnia. Ciekawe. Zdawało mi się, że trzeba było robić jakieś zadanie, żeby dostać się do Quintary, żeby wpuścili. Okej, ja widocznie się myliłem. Dobra, dajcie w Quintarze. Tym pozytywnym akcentem skończę ten odcinek. I za właściwe rzeczy Quintarze weźmiemy się w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć! Przy okazji ta muzyka jest fajna.